Big Smoke, co to za miejsce? No jak to co? Jesteśmy w pracy. Big Smoke, czy to znowu ta jebana placówka Freddy'ego Fazbera? Nie, ponieważ zapomniałem adresu, więc poszedłem do pierwszej lepszej. Wygląda na jakąś starą placówkę. Dobra, Big Smoke, gdzieś... wbijamy do środka i chowamy się przed deszczem, bo masz przemoczoną koszulę. Zamknięte. Czekaj, ja mam kluczyk. Otwieraj się gównia na klamko. Spokojnie, mam zapasowy. Big Smoke! Ale zobacz. Otwarte. Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Właściciel nas zajebie. Oj tam. Popatrz, jesteśmy w pracy. To jest ten misiek, zajączek wielkanocny, KFC i chyba był gdzieś jeszcze jeden. Big Smoke, chyba nie mówisz o lisiastym. Lisek. Dobra, nie jadłem przyklejmy nigdy te drzwi, zanim właściciel nas zabije. Dobra. Tylko ich nie przespawaj znowu do ziemi, bo wtedy stąd nie wyjdziemy. Grubasie, oddawaj! Brandy, puść to! Moje! Oddawaj! Oddawaj! Moje! No dobra. Już są założone. Możemy wyjść na skróty. No, a teraz chodź głębiej. Jeszcze nie skończyliśmy pracować. Big Smoke, nie mogę wejść. Łaś! O, dobra. Idealnie. I widać, aby coś się stało, nie widać. No dobra, Big Smoke. Ale co to ma być za wbijanie do pizzerii w nocy? No jak to? Jesteśmy nocnymi stróżami. Mam już dość bycia nocnym stróżem po ostatniej lokacji. Co my tu w ogóle robimy? No i mówiłem przecież. Musimy pilnować misiów, aby nic złego nie stało. A po co musimy to robić? Żeby nikt ich nie podpierdolił, debilu. Nie, Wandy, bo nas zwolnią i nie dostaniemy obiecanych 2 groszy. Zobaczmy. O, patrz, zajączek wielkanocny. Co my tu mamy? O, patrz, Kubuś Puchatek. Zrobisz mi z nim zdjęcie? No dobra. Jej, mam zdjęcie z idolem. A pan powie, jak pan opierdala tyle miotku naraz? Pan nic nie powiedział. O, KFC. Big Smoke, nie pożedaj metalowych zwierząt. O, a myślałem, że metal jednak będzie smaczny. Metal nigdy nie jest smaczny. O, patrz, ten lisek chytrusek. Rabuś nie kradni. Rabuś Big nie Smoke, kradni. To nie jest żaden rabuś. To jest przerażające stworzenie. Ale zobacz, jest piratem, czyli rabuś. No dobra, niech ci będzie. Jej. Dobra, idziemy dalej. Kurwa, kuchnię otwierać mi nie mogę wyważyć drzwi. O, jak kurwa, ty możesz? Widzisz, Big Smoke, zabezpieczyli nawet kuchnię przed tobą. Jo. Big Smoke, czemu rozwalasz stół? No jak to czemu? Bo mi przejście blokowałeś, grubasie tłusty. Chyba do ciebie to powinno być zadane. Odezwała się chuda faja. Big Smoke, czemu są jebane białe kwadraty? Nie no, zobacz, trzeba się przyjrzeć. I tu jest damska toaleta. A to znaczy, że to idealne miejsce dla mojego grubasa. Dla ciebie. Grubasie? To ty jesteś anime dziewczynką, jesteś bardziej damski ode mnie. Już? Chuda fajo, już! Big Smoke, uspokój się. Gwandi, uspokój się. Big Smoke, ogarnij się. Gwandi, ogarnij się. Chodź tu! O kurwa! Kurwa, paliwo mi się skończyło. Skąd wyjąłeś tą piłę łańcuchową? No jak to, skąd? Z Melonika. Big Smoke, jednak wlazłeś do damskiej, jej! O nie, to wszystko przez ciebie. O, patrz, Big Mac w kabinie. Big Mac! O kurwa, zabiłem go. Big Smoke, czemu tu jest aż tak tyle krwi? No jak to czemu? Przecież jesteś anime dziewczynką. Okresu dostałeś. Zamknij się! Wypierdalamy z tej łazienki. Co? Ślad z Big Maców! Big Smoke, nie powinieneś tego pożerać, to może być zatrute. Widzisz... Jakby było zatrute, to już bym nie żył. Widzisz wyraźnie, że to dokądś prowadzi. Ja nie prowadzę, ja po prostu idę za węchem. Prowadzi nas na tamte zaplecze, na które nie powinniśmy wchodzić. Jakby to były wyświetlenia, sam byś kurna to wypijał. Ej!
Big Smoke, nie idź tutaj, błagam. To się źle skończy. O kurna, patrz, serek ktoś zostawił. A może to żółty kabel? Ne, wszystko jedno. Big Smoke, co ty kliknąłeś? Ten kabel nie był jednak aż tak smaczny. Big Smoke, znowu pożadłeś kabel, a to znaczy, że przegryzłeś kabelki i... padł prąd. Jej, wywaliło korki! Dobra, idziemy dalej. Wiesz, ja już chyba wolę znaleźć 2 grosze pod automatem, niż dostać wypłatę 2-groszową w tej pizzerii. Gdzie jest kurczak? Ale znam, wtedy nas pozwą. Gdzie jest kurczak? Na pewno nigdzie. Dobra, chodź, idziemy dalej. Big Smoke? Mam dipad, znalazłem kurczaka. KFC, chodź do mnie! Big Smoke, weź od niego odejdź. No, i ty tam zostajesz. Big Smoke, nie podoba mi się ten kurczak. Nie wygląda zbyt smakowicie. Jak nie wygląda zbyt smakowicie? Czekaj, sam ocenię. Nie no, jak na moje pyka. Big Smoke, myślę, że powinieneś zostać na zewnątrz. Ej, puść mnie, puść mnie! No zjedz tą przekąskę, Wambi. Taka smaczna. W sumie? O psa, kurwa! Aha. Już wiemy jedno. Na pewno nie, była nie jest smaczna. Twoja kolej, ty idziesz mu odgryźć skrzydełka. Co? Raz, dwa. Big Smoke, boję się tego kudaka. Spokojnie, Gwandi, nie masz czego się bać. On chce cię tylko pożreć. Przysięgasz? Przysięgam. To wiesz co, ja chyba będę się oddalał. Będę spierdalał i wychodzę z tej pizzerii. Gwandi, wracaj tu. O nie. Uciekamy. Wracaj. Zaraz, już nikogo nie ma na scenie. Big Smoke, a czemu te drzwi są zamknięte? Czekaj, otworzę je, mam uniwersalny kluczyk. Okej. A to znaczy, że możemy uciekać. Czekaj, mam uniwersalny kluczyk. Kurwa, ktoś nas przyspawał. Jesteśmy tu uwięzieni. No nie, a to znaczy, że musimy tu przeżyć tą noc i spieprzać rano. No dobra, szybko, do środka, zanim nas zabiją. Ała! Dobra, jestem bezpieczny. Big Smoke, co to miało kuźwa być? No jak to co? Zamknąłem drzwi. Oj, Big Smoke, Big Smoke. O, patrz, telefon. O nie, znowu ten głos, Bambi, znowu słyszę głosy. Big Smoke, a co to zamknij za klucz? Zamknij kurwa ryj! Ame! Rusz dupę, bo nie mogę trafić. Ame! Pigma! To ja sobie tu poleżę. Okej. Okay. Hej, Gwandi. Big Smoke, znalazłem jakiś kluczyk. Myślisz, że do czego może pasować? Czekaj. A nie wiem, możesz tego kurwa w dupę wsadzić. O kurwa. Co ten Gwandi tu robi? Gwandi, przyznaj się. Jaki Gwandi? No dobra, nie było tu go. Ała. Gwandi, mówiłem, nie zgin przez 5 sekund. Dobra, tak długo jak jesteśmy Big Smoke, tu bezpieczni. Wiesz co oznacza ten pasek? Naszą energię. Musimy to szybko otworzyć. I cyk, i cyk. Ale Gwandi, mogą niebezpieczne stwory do nas przyjść. Big Smoke! Wiesz co, ja cię tu zostawię. Chyba utknąłem. I to w takim miejscu, trochę nieodpowiednim. Oj tam, ja bym na twoim miejscu się cieszył. Big Smoke, chyba odszedł. W takim razie możesz mi otworzyć te drzwi. Dobra, czekaj, tylko najpierw je zamknę. Ała, Big Smoke, prąd nam zaraz spadnie. A wiesz co to znaczy? Nie Połowa padnie. Nam została. Gdyby miał nam paść, to bym musiał zrobić... Czekaj, gdyby miał nam paść, to bym zrobił tak, no i tak. Big Smoke, przyspieszyłeś zużycie prądu 4 razy większy procent. Jak 4 razy? Zobacz, tylko 80 razy szybciej dla ci. Big Smoke, ja widzę jak on tutaj płynie w dół i w dół. Sam płyniesz w dół i w dół. Tak swoją drogą, przepyszne ciasteczko tu jest. Kurczak kiblu. Patrz. Marzenia się spełniają. Au!
A, moje pyszne ciasteczko z oczami. A co jeśli to było właściciela pizzerii? Chwila, ono było z tektury. O kurwa. Oj, brzuch nie boli. Położę se tutaj. Wandy, zostaw mnie. Ała. Big Smoke, ja cię położę kulturalnie. Ała. Będziesz sobie spał słodko. Czy ja słyszałem jakieś kroki? Coś napierdala w drzwi. I właśnie przestało. Czekaj, otworzę, ktoś puka. Big Smoke? Nikogo nie ma. W takim miejscu, jak ktoś puka, to nie powinieneś za żadną cenę otwierać drzwi. A może to z tych pukał? Nie, też nikogo nie ma. A co to jest? Czy to jest ten pasek? Jaki ten pasek? To wcale nie jest tak, że on jest tak nisko, że aż kurna spadł pod ziemię. Big Smoke? Myślę, że mamy przejebane. On się już skończy. Jaki kończyk, Mandy? Gdyby miał się skończyć, to by prąd już dawno wyjebało. A tak mam jeszcze 5-10 minut życia. No właśnie, a do przeżycia zostało nam 5 godzin i 42 minuty. Łami, co mamy zrobić? Czekaj, mam pomysł. Chowamy się. Big Smoke, gdzie ty zapierdalasz? Dopiero pierwsza... O kurwa! O kurwa! Big Smoke, co to za gówno na nas wbiegło? Lisek chytrustek chciał nam ukraść tym razem nie dupę, ale życie. Wiesz co to ale znaczy dobra, w dubasie? Musimy szybko gdzieś się ukryć, gdzieś gdzie żaden robot nie wejdzie. Czyli gdzie? Wiem! Parsen serwis! Myślisz, że tu żaden robot nie wejdzie? Na pewno, Gwandi, jesteśmy w 100% bezpieczni. Odwróć się. Gwandi, za tobą, wielki potwór! Big Smoke, mówiłem ci o nim przez cały czas, chodź pod stół. Ała. O, jestem na kamerze. Hej, jestem popularny. Gwandi, oni to puszczają. A może wejdziemy tutaj? Podobno nie można wchodzić, jest niebezpiecznie, ale możemy spróbować. Big Smoke, Gwandi, są zamknięte. Przecież tu nie trzeba klucza. Zaraz, zaraz. Trzeba klucza, to jest zamknięte, a my mamy klucz. No kurwa, nie wiem co robić. Big Smoke, zapierdalaj szybko do biura. Dobra. Ała. O kurwa. Prąd wyjebało. Big Smoke, chyba ci o tym mówiłem. Gwandi, mówiłem ci, oszczędzaj prąd, a nie podłączaj 30 różnych ładowarek do kamery. Big otwieraj Smoke, drzwi teraz. Ty odpalałeś światła i wszystko, otwieraj te drzwi. Pasuje? Pasuje. No to lecimy. Big Smoke, ale nie biegnij tak na dół. Co ty kliknąłeś? Dobra. Guzik randomowy. Big Smoke, chyba przywróciłeś energię. Brawo, grubasie. Jej! A co to za safe? Mam pomysł. Ja tam wejdę i się schowam, a ty tu posiedzisz i popatrzysz na roboty. Big Smoke, wyłaź stamtąd szybko. Big Smoke, wyłaź stamtąd jak najszybciej tylko się da. Okej. Głambi, patrz. Znalazłem strój fioletowego pana. Big Smoke, to jest Purple Guy przecież. Jak to Purple Guy? Poza tym nie Purple, tylko Purple. Gwandi, mówiłem ci, mów po polsku, nie angielsku. Dobra, Big Smoke, ściągaj ten kostium jak najszybciej tylko się da. Ja bym stąd zaczął spierdalać. Spróbujemy wyjść jakimś innym wyjściem. Big Smoke? Big Smoke, musimy szybko dostać się na górę. Zamykać drzwi i wrota! Rusz dupę! Ała! Szybciej! Zapierdalamy! Gwandi, porwanie! Gwandi! Chodź drugimi drzwiami, grubasie! Ała! Już biegnę? Uff! Na całe szczęście jestem! Aha, nic złego! O kurwa, animatronik! Gin! Gin, potworze, przepadnij! A nie, czekaj, to ty po prostu masz tak głupi łeb. Gwandi, zobacz! Gwandi! Big Smoke, energia nam za chwilę znowu spadnie. Jak spadnie? Rusz dupę! Ja się znam na tych rzeczach. Czekaj, trzeba po sprawdzić godzinę. Po prostu włożamy wszystko jak leci. Big Smoke, 4 AM. Serio? No. No dobra, wierzę ci na słowo. A Big Smoke, co to jest? Wygląda na jakąś klatkę wentylacyjną. Big Smoke, lepiej stąd wyjdźmy jak najszybciej. Tam jest kolejne ale gówno. Czemu? O kurwa! Temu. Wejdź tam jak chcesz. Big Smoke, puść mnie do środka.
Nie. Dobra. Najpierw podaj hasło. Big Mac. Poprawnie. Wiesz co, ja bym rozsadził tego futrzaka. Dobra, to zamknę drzwi, abym nie oberwał rykoszetem. Tak jakby on jest nieśmiertelny. No, podaj hasło. Big Mac. Otwarte! Big Smoke, wejdź do tego wenta. O kurwa! Ała, kurwa. Big Smoke, wbijaj do wenta, szybko. Ale Głamdi, ja nie jestem Amongusem. Jesteś. Popatrz, Głamdi, żółty misio. Big Smoke, nie powinieneś się do niego przytulać. O, jaki słodziak. Dawaj, zabieramy go do naszego biura. Big Smoke, on cię zeżre za chwilę. Jakie zeżre za chwilę. Staniesz się jego daniem głównym. O kurwa. Co? On jest chyba niegroźny. Ała. Hej Głamdi. Hej Big Smoke. Widzisz tego kurczaka na kamerze? Twoja przekąska już tam czeka. Biegnę, ała. Big Smoke, to nie było odpowiedzialne, co zrobiłeś. Spokojnie, szturmujemy na niego. Głamdi, szykuj pan broń, idziemy na zwiady. No dobra. Panie, trzeba go zajebać. Nie, karabin maszynowy. Chodź, karabin maszynowy tutaj. Gdzie? I tu obok. Karabin maszynowy wyjmuj. To ten? Nie, to ten? Tak. Szturmujemy! No one są kuloodporne. Przyjdź z pomocą. Potrzebuję twojej pomocy. Napierdalaj mnie! Dobra, zabiłem jednego. Już drugiego biję. A masz ty szpetna kreaturo. Głamdi, mam pomysł. Przecież mogę go pożreć. Big Smoke, chodź do biura. Zobacz, jaką sztukę robię. Idę. Głamdi, wpuść mnie. Znam tajne hasło. Tak jakby nie mogę cię już wpuścić, musisz wyjść do drugim, zobaczysz czemu. I cyk, i ostatni. Nie mamy przycisków. Jej! Big Smoke, nie otworzymy już. One wracają. Głamdi, zobacz, magicznie wracają na miejsce. Co? Big Smoke. Użyłem mowy Jedi. Tadam! Naprawione! A mówiłeś Głamdi, że ze mnie elektryk to już nie będzie. O kurwa. Big Smoke, powiedz jakiego demona żeś tu do nas przyzwał? Nie wiem, może tego fioletowego pana co znaleźliśmy? To on rusza tymi przyciskami? Tak. No dobra, będę się ciebie słuchał. Ale idioto, słucha się mnie. Big Smoke! Czemu dobra, ta czapka Głamdi, tam się sama zostań. Rusza? Głamdi, ty se tu zostań, a ja idę się przespać. Dobra, Big Smoke, ta pizzeria jest nawiedzona. Big Smoke, dawaj mi tą jebaną umowę. Muszę ją podżyć na kawałki. Ale Głamdi, nie możemy. Czemu? Bo jak ją podżemy, to nas pozwą. Big Smoke, pokaż tą umowę w ogóle. Dobra. Co tu jest napisane? Czekaj, przeczytam ci. Dobrze, więc tak, według zasad umowy. Musimy tutaj zostać na tydzień. Co? Dostaniemy za wypłatę 2 grosze. I jeżeli przeżyjemy, to wtedy nas zwolnią. Big Smoke, co cię popierdoliło, żeby coś takiego podpisać? To nie ja podpisałem, to Big Smoke podpisał w moim imieniu. O kurwa! Wiesz? Pierdalaj! Pora spierdalać! Big Smoke, on nas goni!